Proszę nie regulować odbiorników, tak to ja, Elwira Rutkowska, kreska Łabędzka. Jestem waszą babeczką z internetu, która uwielbia rozmawiać z wami do tej pory w sieci na tematy niezwykle ważne. Czy był dżingiel? Dżingla oczywiście nie było, zapomniałam, ale słuchajcie, bardzo proszę tutaj Zoom. Jestem na to przygotowana. A dzisiaj będzie o słupkach i stanikach i cyckach. Można powiedzieć cycki? Powiedziałam cycki. Piersi oczywiście mi chodzi. Piersi, wspaniałe nasze piersi. Cała ta, proszę ja was, fala hejtu na kobiety, które nie noszą staników. Okazuje się, że to my, kobiety, sobie to robimy. I pokażę wam coś za chwilę bardzo ciekawego, na co przed sekundą wpadłam. Wzięłam ten przyrząd. Miał on tylko być do dżingla i do wskazywania, ale jest czymś ważniejszym. Wiecie, jak wyglądał pierwszy biustonosz? Ano tak. To były dwa takie dęka, proszę ja was. Czy wygodne? Oczywiście, że nie. Niech pierwsza rzuci kamieniem, która... kiedykolwiek, jak to powiesz, Elwira, teraz wybrnij z tego, której nigdy nie było niewygodnie w staniku. Proszę bardzo, niech pierwsza rzuci. Zawsze jest mi niewygodnie w staniku. Ja wiem, że żyjemy w XXI wieku i że staniki biustonosze są teraz niezwykle wygodne. Ale push-up? Po co push-up powstał? Push-up powstał, żeby robić nam biust po prostu większy od naszych głów. Ale tu teraz nie o tym, kochani drodzy. To jest mój manekin, ukochana moja Grażyna. I teraz tak, wczoraj siedzę w domu i myślę, czy moja Grażyna ma sutki? I teraz tak, Grażyna, przepraszam, będę cię obnażała. Uwaga, uwaga Zoom, nie będzie cenzury, dlaczego tej cenzury nie będzie? Uwaga i teraz przejście na moje podbródki, dlatego, bo ona nie ma sutków. Dlaczego? Nie wiem, odpowiedzmy sobie na to wspólnie. Czy jej nie przystoi? Czy ta wypukłość na naszym ciele jest jakaś niestosowna? Oczywiście, że przez lata była seksualizowana, więc kojarzy się, ty jak możesz z tymi sutkami, załóż stanik, ty niedobra, ty. Oczywiście, że się z tym kojarzy, ale czy powinna? Oczywiście, że nie. Słuchajcie, mój najważniejszy dzień w życiu, jeden z najważniejszych, mój ślub. Ja zrezygnowałam z założenia czegokolwiek. Miałam przygotowane takie, wiecie, no bardzo wygodne, klejone na sukę, o Elwira, nie tych brud, na sudniki, czy jak to się tam nazywa. Zrezygnowałam, tańczyłam całą noc, swoboda, biustobijał mi się, proszę ja was, podbródki i kolana. Było mi świetnie, było mi wygodnie, no troszkę o tym zapomniałam, troszkę chciałam, troszkę nie założyłam, patrzę później na wszystkie zdjęcia, a tu to. Wszędzie były sutki. Sutek sutkiem poganiał. Faktycznie parę osób później, jak stawiłam zdjęcia na, proszę ja was, moje portale profile, to się okazało, że wzbudziło to wielką kontrowersję. Ale dlaczego? Ty nie dość, że w okularach na swoim ślubie to jeszcze bez stanika? Ty wulgarna dziewucho, bo takie dostałam też wiadomości. Nie, jakby to nie miało być wulgarne. Ja chciałam czuć się swobodnie i wygodnie i nie czułam potrzeby założenia tego stanika. Umówmy się, dziewczyny. Jakby czy staniki są... Co ty wylosowałaś, Elwira? To jest coś, czego w ogóle na przykład ja nie umiałabym nałożyć, to ma same paski i nie wiem, co by mi się to wrzynało. Ja bym musiała z pleców chyba piersi zbierać, żeby to jakby, proszę ja wam, weszło.